Małe mieszkanie, nieco powyżej 40 metrów kwadratowych. Właściciele sprowadzili się tu niedawno i nie wszystko jeszcze udało im się urządzić. Ale wiele rzeczy udało im się już zrobić. Właściciele postanowili, że mieszkanie będzie nowoczesne, ale bez przesady. Zależało im na tym, aby połączyć nowoczesny, prosty design z ciepłem i przytulnością. I udało się, dzięki zastosowaniu elementów drewnianych. Pierwszą mądrą decyzją właścicieli było zburzenie ściany, która stała dokładnie tutaj. W tej konfiguracji kuchnia, salon i hol, który mam za plecami, stanowiły odrębne pomieszczenia. Pytanie tylko, po co tak dużo małych pomieszczeń w tak małym mieszkaniu? Teraz jest znacznie lepiej. Kuchnia, salon i przedpokój stanowią jedną całość. Właśnie, przedpokój. Zwykle przedpokój nie jest tą częścią mieszkania, do którego projektowania najbardziej się przykładamy. W tym mieszkaniu musiało być inaczej. Przedpokój musiał być tak elegancki, jak sam salon. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem okazało się wyłożenie ścian płytami w drewnie, dopasowanym kolorystycznie do kolorystyki całego wnętrza. Te płyty są bardzo przyjemne w dotyku. Proszę nie mylić ich z znaną nam dobrze z poprzednich lat boazerią. Te płyty są duże, gładkie, dodają wnętrzu elegancji, prestiżu, takiego pewnego dostojeństwa. Dodatkowo wmontowano w nie system ścienny firmy Zobal. Są to aluminiowe prowadnice, w które montuje się różne praktyczne akcesoria, wieszaki, półeczki, lustra. Trzeba przyznać, świetny pomysł. System ścienny daje wiele możliwości, bo pozwala na zmiany liczby, ilości, rozstawienia poszczególnych elementów. Zmian tych można dokonywać szybko, w zależności od sytuacji. Nie tylko wraz ze zmianami pół roku, bo na przykład latem możemy potrzebować innych wieszaków niż zimą, ale w każdej chwili. Dosłownie każdego dnia. Zmieści się tu dużo rzeczy, a jednocześnie unikamy bałaganu. Prawda, że praktyczna?